Przez cały weekend na kłodzkich ulicach gościli wybitni zawodnicy z czołówki polskiego driftu, a to za sprawą 60. rundy Drift Open Centrum Łupka Kłodzko. W czasie rundy ulicznej widzowie mogli zobaczyć jazdę w kontrolowanym poślizgu, ale wydarzeniu towarzyszyły także inne atrakcje, m.in. strefa Red Bulla, VIP Cars, Super Cars oraz strefa Duda Garage, gdzie sam Grzegorz Duda zaprezentował swoje projekty znane z TVN Turbo. Organizatorem wydarzenia był Automoto Klub Kłodzko. Najważniejsza była pogoda, tak? Pogoda dopisała, kibice również, było dużo wypadków, dużo momentów niestety, ale wszystkim, nikomu się nic nie stało, więc jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Ekipa się spisała, także myślę, że też zdaliśmy na piątkę. Drifting jest bardzo nieprzewidywalnym sportem. Faworytów jest zawsze dużo i zawsze zadanie sędziów jest niezmiernie trudne, tym bardziej na takiej rundzie jak tutaj w Kłodzku, gdzie jest trasa uliczna, więc tu naprawdę wiele czynników wpływa na ocenę tego przejazdu, no i mieli trudne zadanie. Dzisiaj było mnóstwo oglądania powtórek i mnóstwo debat. To jest troszeczkę inna jazda niż na torze. Na torze można sobie troszeczkę więcej pozwolić, jeśli zawodnik wypadnie na torze, to przeważnie gdzieś tam wjedzie w trawę i nic się wielkiego nie dzieje. No tutaj to już jest troszeczkę bardziej stresujący temat, bo no, samochody dzisiaj zostały porozbijane, także zawodnicy no, z jednej strony są zadowoleni, z drugiej strony no, niektórzy będą mi zadzierane, rane, ale no, wszystkim się podobało. Także tak jak mówię, spodziewamy się, że za rok tutaj wracamy i jeszcze większą siłą. W finale top 32 klasy Pro wystartowało 21 kierowców, w finale top 16 klasy Masters wzięło udział 15 zawodników. W kategorii Masters zwyciężył Jakub Król, drugie miejsce zajął Michał Jach, a trzecie Piotr Kozłowski. W kategorii Pro zwyciężył Krystian Morawiec, drugie miejsce zajął Oskar Zandecki, a trzecie Roland Wiliński. Jestem po raz pierwszy tutaj na tej trasie w Kłodzku. Bardzo mi podpasowała ta trasa. Betonowe bandy, prędkość. No, myślę, że miejskie rundy to są takie jakby moje koniki chyba. Niesamowicie dużo kibiców. Zjeżdża się po zrobieniu trasy i wszyscy biją brawo. To jest niesamowite uczucie. Ja startuję Nissanem 200SX S14 z silnikiem 2JZ o mocy 750 koni. Jestem z siebie zadowolona, bo przełamałam swoje granice, bariery. Poczułam, gdzie samochód się kończy. Co niestety skończyło się wylądowaniem na betonowej bandzie. Natomiast no jestem mega kosmicznie zadowolona z tej rundy. Jeździło mi się niesamowicie. Dziękuję. Runda bardzo wymagająca. Trasa troszkę niebezpieczna, bo otoczona krawężnikami i barierkami. Ale auto udało się naprawić i udało się przejechać do końca. Bardzo wymagająca trasa na pewno, bardzo szybka, bardzo wymagająca od zawodnika, dużo gdzieś tam dyspozycji takiej, w której no, może pojechać 100%. Finalnie bardzo fajna, uważam, że bardzo przyjemnie się jeździło, pojedynki wyrównane, uważam. Cóż mogę więcej powiedzieć, no sama przyjemność, tak? Przyjechałem z zastępczym samochodem, także udało się to wywalczyć gdzieś tam nie moim samochodem, który stał pod namiotem, bo już w poniedziałek wyjeżdżamy na Mistrzostwa Europy do Irlandii rywalizować z mistrzami w Europie. Nie nastawiałem się na nic, także no jestem mega zadowolony, że taki wynik osiągnąłem. Mam nadzieję, że dobra pasa będzie trwała do samego końca, tak? Kolejna runda Drift Open organizowana w regionie Ziemi Kłodzkiej odbędzie się między 9 a 11 września w Czarnej Górze.